Cześć, prosiliście, żeby wam pokazać, jak wyglądają w środę chłopaki skończyli robotę od szpachlu, od gipsowania właściwie, bo to było gips szpachlowy Extra GS5. W środę skończyli, czyli we wtorek zostało wszystko poszlifowane. Te urządzenia niesamowicie zrobiły robotę. Dzięki temu mogli chłopaki w tydzień czasu ogarnąć cały proces. Mamy przygotowany wszystko do malowania. Ja jeszcze powiedziałem, właściwie razem skonsultowaliśmy, tu nie będę nagrywał osób postronnych, ale razem skonsultowaliśmy z chłopakami, bo powiem wam właściwie, dlaczego ten materiał dzisiaj nagrywam. Bardziej chodzi o to, że chcę wam powiedzieć, jakie nowe wyzwanie przede mną, czyli rekuperacja, czyli system wentylacji mechanicznej. Mówiłem, że tego robił nie będę, chociaż to rozważałem przez jakiś czas. Rozważałem to, ale ostatecznie decyzji nie było. A zobaczcie, tu w międzyczasie co się porobiło. To kratka sobie wymyśliła taki klomp. Jej szefu zorganizował. Taki klomp będzie miała do swojej dyspozycji. W Międzyzdrojach podpatrzyliśmy takie coś. Tak będzie to zagospodarowane. To będzie całe, te małe kwadraty będą wysypane żwirem, tym samym, który jest tam, granitem, i duży również, i tam jakieś chce, nie wiem dokładnie co zrobić. Ale wracając do tematu, będę montował we własnym zakresie rekuperację i wam to chcę zaprezentować. Na samym początku powiem, że tego nigdy nie robiłem, zresztą doskonale o tym wiecie. Nie robiłem tego nigdy wcześniej, będzie to dla mnie mega wyzwanie. Skomplikowanie będzie tego rodzaju, że na górze będzie rekuperator na poddaszu, który jest nieogrzewany, ale mam na to swój pomysł. Z producentem systemu sprzętu całego dogadałem to, wyrazili na to zgodę, jeżeli zrobię rzeczywiście to tak, jak powiedziałem. I omijamy piwnicę oczywiście, czyli między piwnicą a parterem tu będą drzwi na dole bez szpary, czyli bez swobodnego przemieszczania się powietrza między dołem a górą. No i na górze będzie zabudowane iglo na rekuperator, będzie w cudzysłowie iglo zrobione. Mam na to swój pomysł, jeżeli jesteście ciekawi, chętnie wam to zaprezentuję. No i chyba tyle, tak? I co jeszcze miałem wam mówić? Na górze będzie rekuperacja. Wszystko jest, na razie nie chcę mówić, dopiero jak to wszystko będę miał, paleta już do mnie jedzie z materiałem. Jak będę miał tą paletę tu na miejscu, to wam wszystko zaprezentuję w osobnym materiale, na jaki system się zdecydowałem, z czego. Powiem tylko wam tyle, że wszystko jest produkcji polskiej. Polscy dostawcy są przewodów, kanałów, rekuperatory również. Będzie to rekuperator dosyć nowoczesny, bo bez odprowadzenia skroplin. Są takie, nie wiedziałem nawet, że takie są, ale na to również byłem przygotowany, bo na górze idzie u nas pion, tak więc mogłem, byłem na to przygotowany. No i jeszcze duża zmiana, dlaczego ostatecznie decyduję się na wełnę, a nie na pianę pur, na którą byłem już w pewnym momencie bardzo napalony, ale gość, który miał mi robić pianę, gość, który miał mi robić pianę na początku na 99%, miał ją zrobić po weekendzie, później na 95%, i jak spadło do 90% jego termin, zapewnienie, że mi to zrobi, to zrezygnowałem z jego usług i nawet się do mnie nie odezwał. I tyle w temacie, ale na dobrą sprawę dzięki temu pojawiła się taka sytuacja, że można, czyli przesunęło się to w czasie. Jeżeli już miałbym zrobioną pianę, nie zrobiłbym tego systemu wentylacji mechanicznej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no nie planowałem. Plan jakiś był na rekuperację, ale szkoda było na to kasy. To była jedna sprawa. Druga sprawa była taka, że właśnie termin, czyli miała być zrobiona już dawno piana. Dobry miesiąc temu tak naprawdę i nie byłoby wtedy mowy. A to był ten okres, gdzie rozważałem ostatecznie możliwość zastosowania wentylacji mechanicznej. Teraz będzie tak, a nie inaczej, tak jak wam powiedziałem, tak więc myślę, że to będzie coś ciekawego. Sam również jestem ciekawy, czy ogarnę to po prostu. No myślę, że tak. No plusem moim jest na pewno to, że mam narzędzia i dwie techniczne ręce, które coś tam potrafią. I myślę, że sobie z tym ogarnę. W czerpnia powietrza, nie pamiętam, czerpnia powietrza będzie w tej podbitce. Wyrzutnia w tamtej, chyba że odwrotnie. Nie chciałbym skłamać w tej chwili. Mam projekt dostarczony od producenta, zrobiony jest pode mnie, bo był pierw plan taki, przed tym jak wpadłem na to, żeby na górze zrobić wydzielone pomieszczenie na rekuperator. Już był plan taki pomierzony, generalnie było tutaj wszystko, tak miało być robione. Na tej podstawie został zrobiony projekt, że tutaj chciałem cofnąć
o 16 cm, żeby o 18 cm chciałem cofnąć tutaj, zrobić zabudowę z płyty z regipsów, żeby pomieścić tam kanały, które będą szły na górę. No bo 160 dwie musiałyby iść. Okazało się, że ten kanał, który zostawiłem właśnie w razie W na rekuperację, czyli zabudowany jest tutaj, jest po prostu za wąski, bo tam 120 tylko by weszły, czy 110, no niestety spalił plan na panewce, ale nie będzie chyba źle, mi się wydaje. A tu jeszcze wracając do tematu z chłopakami, na początku mówiłem, jakoś mi wypadło to od Gładzi, że nie zrobili jeszcze akrylu w narożnikach przy suficie, na który jestem zdecydowany, który chcę, bo będziemy na górze kładli wełnę, czyli przy wełnie wysoce prawdopodobne, że coś by się powydarzało już nad gotowym akrylu, a powiem wam, jak będzie jaśniej któregoś dnia, zobaczcie, w którym miejscu jest strzelone. Po to jest ta taśma ślizgowa, o którą wiele osób pytało, nie wiedziało, po co ona jest. Bo jeżeli by jej nie było, to już w tym momencie nie byłoby na połączeniu ściany z sufitem, dokładnie w tym miejscu, gdzie się fak kończy, ryski, która jest, która musi być, tylko to pęknięcie byłoby odsunięte od powierzchni ściany w tym kierunku, w kierunku budynku, w zależności jak gruba byłaby spoina, w jakim miejscu, bo wiadomo, że ta spoina nie jest wszędzie taka sama, gdzieniegdzie płytę się mocniej docięło, gdzieniegdzie wydrapało się mocniej i tak dalej. Po to jest ta taśma i ta taśma w tym przypadku w 100% się sprawdziła. Tak więc do tego serdecznie namawiam, żeby z niej korzystać, bo koszt na dobrą sprawę jest żaden. Kilkadziesiąt złotych taśma kosztowała na całe kilkadziesiąt metrów bieżących tego wszystkiego. A jeżeli chodzi o samą jakość roboty, którą zrobili chłopaki od szpachli, no to ja wiedziałem, jak oni robią, dlatego się na nich zdecydowałem. Również były pytania, dlaczego gips szpachlowy akurat, a nie gładzie jakieś, bo tego jest mnóstwo dzisiaj na rynku. Ja wam odpisywałem, ja im dałem wolną rękę, jeżeli chodzi o to, jaką technologię zastosują. Ja powiedziałem, żeby było dobrze. Żeby było zrobione dobrze, równo. Ja nie jestem osobą, która będzie teraz z 4-metrową łatą latała, przykładała 4-metrową łatę i szukała tylko szparki, w którą wcisnę kartkę, żeby ich okraść z ich zarobionych pieniędzy, czyli żeby ich wydymać, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Ja taki nie jestem, bo jestem również wykonawcą przede wszystkim. Nie tylko ja wam pokazuję to, co się dzieje, ale ja jestem wykonawcą na co dzień i wiem, jak po prostu niestety jest. Tak więc są inwestorzy tacy i tacy, tak samo jak są ludzie, są wykonawcy tacy i tacy, tak więc to jest temat rzeka, ale ja taką osobą nie jestem. Nam za stokrotce ta jakość, która jest, wystarcza w zupełności. My to mamy w tej chwili gotowe podmalowanie na kolor pomieszczenia. To jest również robota stokrotki. O, taki gips szpachlowy z Franspola GS5, a malowaliśmy farbą podkładową. Grunt był Unigrunta atlasowski, a farbą podkładową białą, którą było to wszystko malowane, my akurat skorzystaliśmy ze śnieżki. Lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz. I powiem wam, że do tego przekonał mnie osobiście jeden z facetów, którzy zajmują się danym działem w Castoramie. Ja tych osób słucham, co one mówią, bo wielokrotnie się przekonałem, że dany gość, jak jest na alei konkretnej w Castoramie, on się po prostu, on wie, o czym mówi. Naprawdę wielokrotnie się przekonałem, wielokrotnie posłuchałem się tych doradców i wielokrotnie byłem zadowolony. To nie jest tak, że wszyscy wszystko w Castoramie, bo to by nie dało rady, czyli to jest fajnie tam logistycznie rozpracowane. Są też oczywiście niedoinformowani do końca, ale ja na szczęście najczęściej trafiam na takich, którzy znają się na tym i wiedzą, o czym mówią, na dobrą sprawę. No to chyba wszystko najważniejsze. Powiedziałem, taki wam rzucę przerywnik po południu, bo dzisiaj mamy piątek po południu. I jeszcze co wam powiem, właściwie chciałem wam zakomunikować na dobrą sprawę, czyli podobnie zresztą jak w zeszłym roku zorganizowałem promocję świąteczną na projekt i osoby, które stoją przed decyzją, czy go kupić, czy nie, czy za jakiś czas, uczciwie informuję o tym, że następna promocja na projekt będzie w następny Black Friday 2019, czyli za około rok. I również, jeżeli dożyję oczywiście i zdrowie mi dopisze, to za rok również na święta będzie taka promocja. Można go dzisiaj do 26 grudnia włącznie kupić za 1749 zł. Jest już to odpalone, tak więc zapraszam, jak ktoś ma ochotę i o, tyłem stoi, to nie będzie buzi widać i nie będzie mnie później z radości gał. Uciekamy. Cześć.
Cześć i czołem. I widzimy się chwilę po świętach w sensie tej góry, czyli rekuperacji, bo paczka do mnie już wyszła. Paczuchę będę przyjmował zaraz. Może jeszcze w poniedziałek się uda Wigilię, no ale wtedy najwyżej Wam zaprezentuję, jak to wszystko wygląda. To jest rekuperator, który będzie przeznaczony do 100 metrów kwadratowych, czyli dokładnie tyle, ile mamy na parterze, z wyłączeniem tego pomieszczenia, czyli klatki schodowej, bo odcinamy górę od dołu. A pomysł jest taki na te iglo, które będzie, mój pomysł osobiście, na te iglo, które będzie na górze, czyli pomieszczenie wydzielone na rekuperator, będzie takie, że zostanie zabudowane, bardzo dobrze zostanie zaizolowane termicznie, ze 40 cm styropianu z dobrą lampą albo z wełną. Od środka jeszcze dodatkowo zostanie zabezpieczony przeciwpożarowo w razie W, mimo że tam są silniki prądu stałego, ale bez dużego poboru zresztą, ale zabezpieczę to tak i zrobię w sposób te iglo, te pomieszczenie wydzielone, że od spodu będzie miało, połączone będzie z parterem, czyli z tą powierzchnią, którą tutaj macie okazję teraz oglądać, i zostanie naturalnie, grawitacyjnie dostarczane do tego igla ciepło, czyli temperatura parteru zostanie grawitacyjnie do góry, fizyka zrobi swoje. I taki jest plan. Po tym, jak przedstawiłem to tym producentowi, powiedział, że to jest bardzo dobry pomysł i to się sprawdzi. Cześć.